20 grudnia na sali gimnastycznej ZSG nr 1 odbyła się już szósta kolejka klapsa. Tym razem jako pierwsi na boisku spotkali się tamci z Oświęcimia z Orłem Witkowice. Mecz zakończył się po trzech setach wynikiem 2-1 dla drużyny z Oświęcimia. Kolejne spotkanie zwyciężył zespół De Polis, pokonując Czarne Konie 2-0. Po szóstej kolejce w tabeli wyników nadal na pierwszym miejscu znajduje się drużyna wczorajszych z wynikiem 14 punktów.